W obiektywie kamery wita Państwa na wernisażu akwarel Zbigniewa Jankowskiego i Krzysztofa Wolciewskiego w Galerii Omega mieszczącej się w Toruniu przy ulicy Przedzamcze 12/4. Zapraszam Państwa. Są to znane osoby dla wielu. Panu Zbigniewa Jankowskiego i Krzysztofa Wolciewskiego, którzy prezentują nam swoje akwarele. Jest to na pewno jedna z ciekawszych technik, od których tutaj, do których często nawiązujemy w naszej galerii. Dzisiaj też i tutaj zadała pytanie pani redaktor telewizji, która już od 15 nas tutaj angażowała. Dopytując się, to rzeczywiście są to wodne parki, bo no to nie wiedziałem, służą do tego, by naprawdę nie wiedziała, co to jest. Ale to jest tak, to na marginesie zupełnie. Jest to na pewno jedno z ciekawszych wydarzeń, a pierwsze w tym roku, które Państwu tutaj prezentujemy. I w kolejności, jak to ma w zwyczaju, zabierze głos, nie wiem jak nazywa, bo ostatnio... Nie kurator. Ale komisarz też się kojarzy. Pan profesor Michał Kreger, a później poproszę panu komisarza. Co ja mam do powiedzenia? Bardzo się cieszę, że tutaj ta wystawa tak dość szybko doszła do skutku. No z Krzysiem tu się znamy, z panem się poznaliśmy i już też się doskonale znamy. Także bardzo mi miło. Technika jest trudna. Obrazy są piękne, krajobrazy również. Także zachęcam do oglądania. Oczywiście, bo o obrazach niewiele można powiedzieć. Oczywiście tam wiadomo, że tutaj na kraju Świętych Rzeki to jest tak, a z drugiej strony jest inaczej. Natomiast ja tak dokładnie to nie wiem, co i jak. Także o tym nie będziemy mówić dzisiaj. Natomiast co chciałem powiedzieć, że sztuka tych dwóch młodzieńców tutaj bardzo nas porusza, chociażby dlatego, że jest tak bardzo konwencjonalna w tej akwareli, co mnie bardzo cieszy. Także dziękuję panom bardzo. I może poproszę teraz tutaj o parę słów o to. No to my też dziękujemy, że się pokazać ze swoimi rzeczami. I w taki właśnie konwencjonalny sposób, bo po prostu to jeśli chodzi o mnie, najbardziej mi odpowiada. Właśnie czego dowodem są te moje prace. No i chyba to tyle można powiedzieć oni, ale jeszcze to po prostu, no, zachęcam Państwa do obejrzenia i do zobaczenia tego, co ja sobie po prostu gdzieś tam wyszukuję i staram się pokazać. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem podziękować wszystkim za bycie, szczególnie organizatorom tutaj. Za to, że mogliśmy się pokazać. Krzysztofowi Jankowskiemu za zaproszenie. Skusił mnie między innymi informacją o tym, iż na wernisażu, na wystawie znajdzie się jedna praca tematycznie związana z moim miastem rodzinnym. Jest to praca wyjątkowa, ponieważ nie tylko dotyczy Nieszawy, ale także miejsca mojego urodzenia, to znaczy domu, w którym się urodziłam. Bo jestem z tego pokolenia, które jeszcze rodziło się w domu rodzinnym, w domu swoich rodziców. Jest to, proszę Państwa, ten obraz po mojej prawej, a Państwa, no Państwo widzą z różnych stron. Nieszawa Belwedere.
Co prawda nie ma takiej nazwy w naszym środowisku, bo to jest słynny belweder, olbrzymi gmach, monumentalny gmach, który został zbudowany z przeznaczeniem na szpital choleryczny w połowie XIX wieku. Na szczęście już po wybudowaniu tego budynku do epidemii cholery nie doszło. Zatem zainspirowana tym właśnie obrazem, który dopiero teraz widzę, będąc tutaj, pomyślałam, że mogłabym powiedzieć któryś z wierszy poświęconych Nieszawie. Ale kiedy znalazłam się tutaj, w tym pięknym miejscu, w tej pięknej galerii i zobaczyłam te wszystkie prace pana Krzysztofa i pana Zbyszka, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Nawet powiedziałam panu, do pana Krzysztofa, mam wrażenie, że ja tam jestem. Nie tylko, że oglądam, ale tam jestem. Proszę państwa, skłanianie się ku przyrodzie otwiera nas na tę piękniejszą rzeczywistość. I teraz nie wiem, co mam robić. Czy mam powiedzieć wiersz o Nieszawie, a może o przyrodzie, a może o odzyskaniu niepodległości, a może o tej 99. rocznicy, którą Toruń tak pięknie obchodzi. Nie wiem. Państwo niech zadecydują, bo nie chciałabym zamęczać. Pierwszy wybór o Nieszawie. Bardzo proszę, moje wiersze poświęcone Nieszawie są bardzo osobiste, także proszę mi wydać. Nieszawie. Moje miasto rodzinne. Położona jest pięknie w dolinie. Jeżeli chcesz stanąć na rynku, musisz zejść w dół, tylko od strony Wisły wchodzi się pod górę. Rzeka zaskakuje przybyszów swoją bliskością. Widać ją u wylotu każdej ulicy w kierunku na wschód. Czaruje nawet mieszkańców oswojonych z jej widokiem. To ona wykołysała mnie na swoich falach. Nad Nieszawą góruje nieprzerwanie od 5 wieków majestatyczny kościół Farny. Ulice miasta przemierzali w swoim czasie Noakowski, Osendowski, siostra Łucja, ksiądz Kneblewski, Szulcowie, Sporny, Ejze i moja mama. Jej ślady najświeższe. Nieszawa. Moja roztrzaskana kolega. No, bardzo dziękujemy pani. Też do Nieszawy, także wszystko się zgadza. Teraz zapraszamy państwa na przewina. Symbolicznie.
Witam Państwa w gościnnych murach Galerii Omega imieniem Marka Hoffmana, mieszczącej się w Toruniu przy ulicy Przedzamcze 12/4. Na wernisażu wystawie prac Zbigniewa Jankowskiego i Krzysztofa Walczewskiego. Zbigniew Jankowski edukację plastyczną rozpoczął w 1958 roku pod kierunkiem Henryki Staszewskiej-Królikowskiej. Bierze czynny udział w wystawach i w konkursach m.in. Annale i dzieła roku w Toruniu, Włocławskie impresje i inne. Uczestnik plenerów i tak. Drugi plener kujawski, Kaszczorek Nieszawa, rok 2016, czy ogólnopolski plener malarski, AgroArt 2014 rok. Wystawy indywidualne Zbigniewa Jankowskiego to Malarstwo i rysunek, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, rok 2013, Pejzaż kujawski, akwarele, rok 2015-2016, Pejzaże i symbole w akwareli, Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków, Toruń, rok 2018. Krzysztof Walczewski ukończył w 1969 roku Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, a w roku 1977 Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył dyplom w zakresie malarstwa i pedagogiki artystycznej w pracowni profesora Mieczysława Wiśniewskiego. Brał czynny udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Ośrodku Kultury Polskiej w Berlinie, Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Toruniu i Sieradzu, Muzeum Okręgowym w Toruniu czy Toruńskiej Galerii Wozowni. Zapraszam Państwa do odwiedzenia Galerii Omega, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18. A wystawa będzie gościć pod przychylnym dachem galerii do 15 lutego. Zapraszam Państwa do oglądnięcia mini relacji z tego wydarzenia.